Witam Państwa, Michał Trześniewski, zapraszam na serwis informacyjny. Politycy Prawa i Sprawiedliwości apelują do Donalda Tuska, żeby ujawnił swój majątek. Według informacji opublikowanych w piątek przez Super Express, Tusk mógł dostawać wysokie wynagrodzenie z Unii po zakończeniu sprawowania funkcji przewodniczącego Rady Europejskiej. Sprawowanie tej funkcji przez 5 lat było niezwykle intratne, ponieważ Donald Tusk zarabiał ponad 100 tysięcy złotych miesięcznie. Jednak mało kto wie o tym, że przez kolejne 2 lata mógł wnioskować o przyznanie tzw. świadczenia przejściowego, które wynosić mogło około 60 tysięcy złotych miesięcznie. Jak wiemy już, w tym czasie Donald Tusk był zaangażowany w spór polityczny w Polsce jako przewodniczący EPP. I od piątku jest cisza w tej sprawie, jeśli chodzi o stanowisko Donalda Tuska. Dlatego apelujemy dzisiaj o to, żeby Donald Tusk nie zakrywał się kolegami, nie zasłaniał się kolegami z grupy Webera, którzy odmówili ujawnienia tej informacji wnioskującemu mężczyźnie. I żeby powiedział Polakom, czy po zakończeniu sprawowania funkcji przewodniczącego Rady Europejskiej dalej pobierał sute wynagrodzenia i czy w tym czasie pobierał te wynagrodzenia po to, by atakować polski rząd. To są pieniądze publiczne, to są pieniądze również nas Polaków. Jeżeli zatem ważny polityk, jeden z najważniejszych polityków opozycji mówi dzisiaj, że on nie chce ujawnić tych zarobków, które otrzymywał z pieniędzy publicznych, a instytucje Unii Europejskiej go w tym wspierają, utajniają te informacje, to jest to co najmniej skrajna hipokryzja, jeśli nie coś więcej, jeśli nie jest to próba ukrycia faktów przed opinią publiczną. Platforma Obywatelska chce podniesienia kwoty wolnej od podatku do 60 tysięcy złotych rocznie. Według rzecznika rządu to hipokryzja. Jeżeli zarabiasz około 6 tysięcy złotych, powiedzmy do 6 tysięcy złotych, nie zapłacisz podatku do Urzędu Skarbowego. To jest oferta dla wszystkich Polaków, którzy chcą pracować. I przede wszystkim, w moim przekonaniu, to jest oferta szczególnie dla kobiet. To kobiety w naszym kraju zarabiają mniej niż mężczyźni. To kobiety w naszym kraju najczęściej zarabiają właśnie do 6 tysięcy złotych. Jeżeli kobieta będzie zarabiała 6 tysięcy złotych, nie zapłaci żadnego podatku. Chcemy, aby pieniądze zostawały Polakom w portfelach w czasie szalejącej drożyzny. Dlatego rozwiązanie, które zaproponowaliśmy, w sposób realny pozwala poprawić ich sytuację materialną i dla przykładu ratownikowi medycznemu zaoszczędzić rocznie kwotę prawie 3,5 tysiąca złotych. Kwota wolna od podatku, fakty. Platforma Obywatelska przez lata swoich rządów mroziła kwotę wolną od podatku na żenująco niskim poziomie. Rząd Prawa i Sprawiedliwości podwyższył kwotę wolną od podatku z 3091 zł do 30 tysięcy złotych. Blisko 10 razy więcej. Jak głosowała w tej sprawie Platforma Obywatelska? Była przeciw. Platforma Obywatelska nie poparła też obniżenia podatku PIT z 17% do 12%. Platforma Obywatelska równa się puste obietnice. Wybory w Polsce będą w pełni demokratyczne. To oczywiste, a opozycja chce za wszelką cenę zaszkodzić władzy. Zapraszamy OBWE. Tak komentuje rezolucję Parlamentu Europejskiego prezes Rządowego Centrum Legislacji Krzysztof Szczucki. Przypomnijmy, w zeszłym tygodniu Europarlament wezwał OBWE do zorganizowania pełnowymiarowej misji obserwacyjnej wyborów do Sejmu i Senatu. Polska jest w pełni państwem demokratycznym i jak najbardziej te wybory również takie będą, ale podkreślam, jeżeli OBWE zechce do nas przyjechać i w odpowiednich procedurach taka decyzja zostanie podjęta, to na pewno spotka się właśnie z wzorowo przeprowadzonymi wyborami, na których to wzorować mogłyby się państwa zachodnioeuropejskie. W ogóle myślę, że na tym, jak my demokrację prowadzimy, mogłyby te państwa nieraz się wzorować dla dobra swojego i swoich obywateli. Czy w takim razie Polska jest traktowana jako kraj niedemokratyczny? A czy próbuje się taką atmosferę w niektórych środowiskach w Europie wytworzyć? Warto pamiętać, że Parlament Europejski, bo to na skutek jego rezolucji cała ta dyskusja o OBWE jest podejmowana, jest ciałem ściśle politycznym. To nie jest jakaś grupa mędrców, która w imię jakichś, nie wiem, wartości, zasad decyduje o tym, czy w Polsce jest demokracja lepsza, gorsza, czy jest, czy jej nie ma. To jest grupa polityczna, w której dominują koledzy Donalda Tuska, Platformy Obywatelskiej, czyli Europejska Partia Ludowa, socjaliści zresztą, to w zasadzie są środowiska niewiele różniące się poza nazwami, które stanowią mainstream europejski i które
chcą, żeby Prawo i Sprawiedliwość wybory przegrało i zrobią wszystko, żeby tak się stało. I cała ta rezolucja, ten pomysł na próbowanie przekonania środowisk europejskich, że w Polsce nie ma demokracji, właśnie ma zmierzać do podważenia legitymacji naszych rządów, a ona jest demokratyczna i taka, mam nadzieję, na skutek decyzji wyborców pozostanie. Most krymski został zaatakowany. W poniedziałek nad ranem doszło na nim do 2 eksplozji. Zginęły 2 osoby. Most został uszkodzony i czasowo zamknięty. Na opublikowanych nagraniach widać zapadnięcie się mostu na drogowej części. Na miejscu zginęły 2 osoby. Małżeństwo z regionu Białgorodu. Ich 14-letnia córka trafiła do szpitala. Według rosyjskiego Narodowego Komitetu Antyterrorystycznego most został zaatakowany przez 2 ukraińskie drony. Oficjalnie ukraińskie władze zaprzeczają, ale według źródła ukraińskiego publicznego nadawcy Suspilne atak był operacją Służby Bezpieczeństwa i Marynarki Wojennej Ukrainy. Jak twierdzi źródło, most został zaatakowany przy pomocy dronów nawodnych. Most krymski łączy okupowany przez Rosję Półwysep Krymski z Półwyspem Tamańskim przez Cieśninę Kerczeńską. Został otwarty w maju 2018 roku. Ma 18 kilometrów. To wszystko w naszym serwisie informacyjnym. Dziękuję za uwagę, a za chwilę rozmowa Adriana Stankowskiego. Do zobaczenia o godzinie 17:00.